Hej, witam Was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, kolejny dzień adwentowy, kolejny dzień kalendarza adwentowego. Dostaliśmy Kanonen Jagd Panzer 105, albo do kupienia za zwykłą kasę, plus tutaj jeszcze niestety 5000 golda, konto premium i tak dalej, albo możemy kupić sobie to w grze za 10650 golda. No, jest to taki pojazd, na który ja zawsze narzekałem pod jednym względem i nadal będę narzekał. DPM. Ale to sobie jeszcze za chwileczkę powiemy. Pancerz, żeby tradycji stało się zadość, słuchajcie, wygląda tak. I niech was nie zwiedzie ten czerwony kolor, bo on nie oznacza 150 pancerza, czy 120, czy 100, czy 60, czy 40. On oznacza, moi drodzy, 30. 30 mm pancerz tego pojazdu, więc nawet nie zamierzam tego omawiać. Arta to lubi i to bardzo lubi. No cóż, haeki i wszystko wchodzi. A teraz, moi drodzy, zobaczymy sobie bitewkę i opowiem troszeczkę o tym pojeździe, jak też sprawa przyszłościowo wygląda, czyli czy warto go kupić, już mając na uwadze te zmiany z piaskownicy, ale najpierw nie wybiegajmy tak aż do przodu i obecnie, co obecnie ten czołg ma? Ma na pewno działo, które jest celne i działo, które dobrze przebija, czyli 268 mm mamy tutaj przebicia na zwykłej pesce i 330 na pocisku hit. Trzeba to zaznaczyć, że to są hity. Szybkostrzelność niestety bardzo kuleje, ponieważ alfa jest 390, jeszcze zerknę, żeby się nie pomylić. Tak, 390. Niestety szybkostrzelność 5,25 daje mu tylko około 2000 DPM-u. To jest bardzo mało, słuchajcie. Taki niszczyciel powinien mieć tego DPM-u, moim zdaniem, minimum 2500-2600. I wtedy byłbym za tym, żeby go kupić, bo taki przyczajony tygrys, ukryty smok by to troszeczkę był, a tym razem to jest to taki, no, smoczek delikatny, powiedzmy. Pozostałe parametry. Bardzo fajne skupianie, czyli 1,73. Celność 0,31, czyli super. I jeszcze mamy bardzo fajną rzecz, mianowicie są to pociski podkalibrowe, czyli bardzo szybko lecące. 1470 metrów na sekundę leci ten pocisk, czyli fajnie, tak? On co prawda traci penetrację wraz z przebytą odległością, ale jednak leci bardzo szybko i jak strzelacie na duże odległości, no to nie trzeba brać aż takich poprawek, tak? Do tego pojazd jest mobilny. Mobilny, bo 70 na godzinę jedzie, 20 do tyłu. I ma naprawdę małe opory dla gruntu, a przynajmniej dla tych dwóch pierwszych gruntów, czyli dla normalnego, tak, i dla tego bardzo twardego, tak? Czy też dla niektórych, niech będzie dla tego najtwardszego i dla średniego. Dodatkowo mamy 19 koni na tonę, no i naprawdę robi się nam z tego dosyć ciekawy niszczyciel. Jeszcze dorzućmy, że 8 stopni opuszczania działa ma i jeszcze dorzućmy do tego 15 stopni wychyłu działu działa na prawo i na lewo. To jest bardzo ważne w przypadku takich niszczycieli, bo jak wiadomo, jeżeli stoicie na siatce, tutaj kolega na przykład widzicie, że ma siatkę, no to jeżeli ruszycie całym czołgiem, lipa, tracicie cały bonus. A tak, jeżeli duży jest wychył lufy na boki, to wtedy po prostu tego nie tracicie. Zasięg widzenia 360 metrów. I co nam to daje wszystko? No, daje nam całkiem ciekawy niszczyciel, tak? Gdyby poprawić mu DPM, to naprawdę byłby to godny następca Lodzika, czyli E25. Co prawda on tutaj nie ma żadnych tam ograniczonych, ograniczonego matchmakingu i tak dalej, ale jednak byłby, no, dużym utrapieniem. A tak strzela z taką częstotliwością, że niestety tym niszczycielem nie będziecie doić i trzymać na gąsce przeciwnika. No, niestety. Fear factor tego niszczyciela też jest żaden. Jeżeli operujecie nim w mieście, no to jest bezwieżowiec, więc wszystkie wady bezwieżowca tutaj się ujawniają. Musicie przy wyjeżdżaniu zza jakiegokolwiek zakrętu wykonać szereg czynności przed oddaniem strzału i szereg czynności
przed schowaniem się. Także no kurczę, nie wygląda to za dobrze, do tego jeżeli gościu was zauważy i przerzuci na haeki, to po prostu tragedia. No bo z haeka wszystko w to wchodzi, tak? Każdy czołg ma haeki, które przebijają 30 mm czy tam 40 mm pancerza. Na tym poziomie oczywiście, mówię, 8, 9, 10. A co będzie z tym pojazdem, jak już dostaniemy zmiany z piaskownicy? Otóż paradoksalnie wydaje mi się, że dostaje on delikatnego buffa, bo będziemy mieli sytuację taką, że zwykłe pestki wystarczą. No umówmy się, zwykłe pestki na tym pojeździe często wystarczają i jak mamy teraz 390, to spokojnie się to zwiększy o ileś tam procent, nie wiem, 20% pewnie, czy 18, czy coś takiego. Więc nie używając hitów będziemy mogli robić większe obrażenia. Ale co będzie z drugiej strony dla naszego pancerza? Po pierwsze, pociski HE nie będą już nas przebijały, tak? Czyli zakładając, że większość graczy zmieni na HE-ka strzelając do niego, to mamy plus i bardzo duży zysk. Bardzo duży zysk. Ale co z graczami, którzy nie zmieniają na HE-ka? Otóż w tym przypadku mamy odwrotną sytuację. Moi drodzy, większość graczy nie zmieni na HE-ka strzelając w ten niszczyciel z bardzo prostej przyczyny. W momencie wykrycia mają załadowany pocisk albo goldowy, albo pocisk zwykły, tak? Zazwyczaj jest to pocisk zwykły, powiedzmy, i wtedy pójdzie w nas salwa. No i nie sądzę, żeby zwiększona ilość HP zrekompensowała nam taki opus, czy takie salwy od czołgów, które strzelają zwykłymi pociskami. Co nam to daje? Co nam daje ta informacja? Otóż to, że naprawdę będzie trzeba uważać, żeby nie zostać wykrytym. Tutaj mamy 1050 hapsa i możemy zejść bardzo szybko. Prawdopodobnie po piaskownicowych zmianach będziemy schodzić jeszcze szybciej, kurczę. Także sytuacja dla osób, które będą potrafiły tym czołgiem się ukryć, jest lepsza, powiedziałbym. Czyli super kamuflaż, super załoga wyszkolona w kamuflażu, plus jeszcze najlepiej jakaś kawka i plus siata. No, jednak dla mnie ja odradziłbym wam zakup. Wydaje mi się, że w kalendarzu adwentowym pojawią się inne niszczyciele, tak jak na przykład radziecki, ósmy poziom, może będzie jakiś tam skorpion. To są jednak niszczyciele, które mają bardzo duży fear factor. I mimo tego, że też są rozstrzeliwane po wykryciu, no to jednak takie rąbnięcie w przypadku na przykład skorpiona za 490, a po zmianach w piaskownicy tenże skorpion będzie walił po 600, no będzie potrafiło zaboleć, a 249 penetracji, jakie tam jest, wydaje mi się, że spokojnie wystarczy. No jak to? No jak to? Co to było? No niestety, tak się zdarza czasami. Tak się, moi drodzy, zdarza. Jest paróweczka tego Kenta Hrabiego. No, widać po tej bitwie, tak? Kolega z jednej strony może gdzieś przykampić, z drugiej strony jest tak mobilny, że spokojnie mógł sobie teraz tutaj przyjechać. Nie stoi w bazie, tylko przyjechał sobie w środek, proszę, będzie kończył przeciwników prawdopodobnie jednego po drugim. To jest taki niszczyciel, ale gdyby on miał właśnie tego TPM-u, czyli no powinien mieć półtorej pestki więcej na minutę, naprawdę. Jeżeli teraz on ma, z tego co pamiętam, 5,2, to on powinien mieć minimum 6,5. I wtedy coś by z tego się urodziło i byłby to wymiatacz. No ale niestety chyba się nie zanosi na coś takiego. Także kupujecie na własną odpowiedzialność, zresztą jak zawsze. No i wydaje mi się, że jednak nie. Poprzez ten TPM 2000 na 8 tierze dla niszczyciela takiego właśnie ukrywającego się, no to niestety. No i zobaczcie, dostał za 460. Nie zwróćcie, nie wiem ile SU-130 będzie miał obrażeń po piaskownicowych zmianach, ale dużo. Dużo. I czy go skończy?
Ło, no co to był za strzał, kolego? Proszę, Streetswagen S1. 8 stopni opuszczania, tak jak wam mówiłem. No tutaj już nie starcza. Dziwne, że... No właśnie. Dziwne, że kolega się nie odwrócił. Może na tego obiekta 430. O tak. O, jest paróweczka. No nie weszło. No niestety kolega nie poczekał na zjechanie celownika, bo ten już zdążył mu się cofnąć. No tak to jest w wocie. Czasami się trafi na rozjechanym celowniku w czasie jazdy, a czasami do połowy zwężycie celownika i tak nie traficie. Także... O, jest baboczek przebrzydły. No, kolega musi pomóc tutaj zdecydowanie. No widzicie, jak szybko się to rusza, tak? Proszę. Bach, 361. No to są słabe, no to jest słabe losowanie, 361. Fear faktoru tutaj po prostu nie ma. Czy też fear faktora, trzeba było powiedzieć. Fear faktora. Nie wiem, czy to się w ogóle odmienia. Fear faktor nie istnieje. Może tak. I będzie poprawnie. O, baboczek tutaj narobił sobie smaka. O, nie udało mu się. Dobra, zostały 3 czołgi do rozwalenia. Kolega tutaj naprawdę dobrą robotę zrobił środkiem, dzięki tej szybkości. Przypominam raz jeszcze, 70 km na godzinę. No mógł momentalnie znaleźć się przy bazie przeciwnika. A ci jak tutaj stali, tak stoją. I nie ruszyli się do przodu, bo tam wózek w bazie stoi. Chociaż nie, WZ podjechał, widzę. Powiększę wam mapkę. WZ podjechał. Oj, ciężko, ciężko, ciężko będzie. Chyba bym nie wyjechał. Chyba bym nie wyjechał tutaj. Dobra, tego WZ-a tak naprawdę trzeba by było zniszczyć. Wykorzystać to, że może go podświetlić. O, właśnie. Proszę bardzo. No już nie. Tak jest. No i Emil sam tu już nic nie zrobi, chociaż... O, to był fuks. Kolega pod osłoną tego krzaczka. No nie wiem, czy nie jest za wcześnie, no. No. Chyba zniknął. Chyba zniknął. Celuje tu. Nie celuje, jedzie sobie, kurczę. Nie no. Chcę takich graczy trafiać. Dobra. Fajny wynik, widzieliście, bitwa dosyć ruchliwa. Na początku kamperstwo typowe, no ale to właśnie jest taki niszczyciel do kampienia. Ale z drugiej strony macie taki plus, że w momencie, kiedy tych pojazdów przeciwnika zostanie mało na mapce, wtedy możecie ruszyć na bazę i bardzo szybko znaleźć się na jakiejś zupełnie innej pozycji, gdzie przeciwnik was się nie spodziewa. Zobaczmy, jak to tutaj wygląda teraz. Gdzież to jest? Gdzież to jest? To jest tutaj, więc kolega zdobył M-kę za to... O, co tu, co tu? Może paczki jakieś przyszły. Kurka, prezenty na święta. 5373 kolega zrobił, 6 fragów, 1600 expa i jak widzicie, tak wyglądają zarobki, czyli 120 tysięcy zarobił na czysto, ponieważ brutto 213 tysięcy z różnymi bonusami. Oczywiście udało mu się zarobić. Także, no, ja nie polecam za bardzo, chyba że ktoś lubi tego typu pojazdy, ale czy tu szykuje się buff? No nie wiem. Gdyby zbuffowali DPM, wtedy jak najbardziej jestem na tak. To tyle, żegnam się z wami, do usłyszenia.